Nie, no to już wygląda, że... Zuza i Iwona odetchnęły z ulgą, bo właściciel mieszkania zgodził się, żeby Kacper z nimi został. Powoli jednak mają go dość. Upił się nalewką Iwony i nie zamierza wyjść. Będziemy w kontakcie. No, panie Kacprze, ale z piekarnikiem to nie bardzo. Coś tu nie działa dalej. Trzeba tu jeszcze włączyć. Nie, nie, dobra, wszystko... jest, widzę, dobra. Grzeje, grzeje. Dobra, to tak mi się... Super. Jeszcze jeden mi się przypomniał. Jak się nazywa facet, który liże parę wodną? Liże parę? Nie, 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 nie. Paralizator. Panie Kacprze, proszę pan stać. Kolana! Jest! To jeszcze... Ktoś puka. Ela, mamy przerwę. O, dzień dobry. Romana. Jestem żoną. Dzień dobry. Roman? No, no, cześć Iza, cześć. Słuchaj, cześć. Ile można czekać? Ile czasu można podłączać cholerną kuchenkę wszystko i podpisywać... Wszystko w porządku, załatwiłem wszystko, już miałem wychodzić właśnie. Co ty masz taki dziwny głos? Ja normalny mam głos, o co ci chodzi. Piłeś? Pił? Tak, ale odrobinkę tylko pik wóweczki. Może naleje pani troszkę do nowej roboty, no? Nalać? To ja mu rozumu do głowy naleję. Roman, wychodzimy już w tej chwili. Iza. Słuchajcie, czy to już jest wszystko opodatkowane? Tak, tak. Roman. Idę. No... Ja nie rozumiem, czemu ty tak krzyczysz na mnie. Przecież ta pigwówka to cieniuśka była, no słuchaj, jak soczek zupełnie, rozumiesz? A mi słowa proszę. No daj spokój. No. To, dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Uff. Myślałam, że to Elka. To ty! Uff, masakra. Nie, ty spadłeś mieszkanie. Ale proszę mnie. O, nie. To ona przecież...